Okrążyłem Polskę pociągiem w 5 dni. Po drodze odwiedziłem kilka większych miast i cieszyłem się malowniczymi widokami z okna. To kolejny odcinek z serii, w której pokażę, jak udało mi się zrealizować to wyzwanie. Przygotujcie się na piękne krajobrazy, historię miejsc, które odwiedzam oraz mnóstwo emocji. Siemanencja, tutaj Remixi, zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Następny dzień, środa. Jedziemy za niedługo z Kołobrzegu. Oczywiście nawet na mnie czeka, dopiero za 10 minut odjedzie. No właśnie taka. Tutaj jest ogromny przekrój po prostu tego, jak czym jeżdżę od Regio po nawet Pendolino. Więc zawieziemy do Gdańska szybko. Przy okazji dostajemy lunchbox z mojego hotelu, więc możemy sobie zrobić unboxing. No co dostajemy w takim typowym lunchboxie? Dwa kanapki. Coś słodkiego, jabłko. Tu też coś słodkiego jest. Nie wiem, jak ja to zjem, ale okej. No i wodę niegazowaną, dobra. O, jabłko i w ogóle takie typowe na chłodno. Dobrze, że w moim planie podróży umieściłem Kołobrzeg. Tyle wspomnień udało się odblokować. Przez 17 lat zmieniło się sporo, no może oprócz tego, że dalej wiało jak to nad morzem. Na pewno będę chciał jeszcze wrócić i tym razem wejść do Bałtyku. Tak to podróż trwa nadal. Wyruszyłem wcześniej rano pociągiem Pendolino 8300 o godzinie 6.07 w kierunku Gdańska. Podróż trwa 2 godziny 54 minuty. No i stało się. Kolejny dzień, już trzeci, następny przystanek to oczywiście Gdańsk. Mam 2,5 godziny w Gdańsku. Droga mi się przyspała teraz w pociągu Kołobrzeg, więc tak nie za dużo gdzieś zrobiłem, ale po prostu krótko spałem po tym całym akcji, co się wczoraj wydarzyło. No to mi się tego zachciało spać. No to dzisiaj bardzo długi dzień mnie czekał. Wykorzystajmy go możliwie jak najlepiej. Zobaczymy co w Gdańsku. Ale zanim jeszcze na dobre zanurzę się w Gdańsku, muszę posprzątać parę rzeczy obok siebie i ogarnąć. Przede wszystkim to muszę pozjadać. A słuchawki muszę naładować, ale i tak dobry wynik. Od Krakowa tutaj przez Wrocław, Zieloną Górę, Szczecin, Kołobrzeg cały czas były na uszach i dopiero teraz je ładuję. Więc nieźle. Sony. Jeśli chodzi o Trójmiasto, to ostatnio byłem w Gdyni 2 lata temu, ale w Gdańsku jestem pierwszy raz, więc tutaj sobie możemy to oddać po prostu, że tutaj będzie dużo rzeczy do zobaczenia. Jedna z największych wieżyczek, no to na pewno to jest wieża tego właśnie kościoła rektorskiego Jezus Kameritów pod wezwaniem świętej Katarzyny. Tutaj przed nami jest park Heweliusza i zanim sobie tutaj przejdziemy, no to dyktowy cytat w wodzie. Owej płynnej materii nie ma nic stałego. Z tą myślą zaczynamy. A pokażę chociaż dobrze czas? To nie na jakiś inny czas jest. 10 jest po prostu. Tylko jest 9, ale no może inny czas. Bo my mamy czas letni, więc to prawdopodobnie pokazuje czas standardowy, bo jest 9, a my mamy 10, a ponieważ jest lato, to mamy godzinę do przodu. Więc dobrze pokazuje, tylko że po prostu w czasie standardowym. Jan Heweliusz. Wielki astronom, polski wowar i człowiek uczony. Wybitny naukowiec, astronom, twórca Atlasu Nieba, odkrywca wielu komet i gwiazdozbiorów, genialny konstruktor i wynalazca, znany gdański browarnik. Tutaj sobie teraz idę przez most chlebowy i tyle kłódek, ile tutaj jest, to nie widziałem po prostu, no ostatnim czasem, no to co, na tą kładce Ojca Bernatka w Krakowie. Jeszcze przed remontem, ale tutaj to jest w ogóle, kurczę. Przed chwilą jechał Street View po prostu z tą kamerą. Zaznaczę sobie tutaj w koło okolice, żebym mniej więcej wiedział, jak będę kiedyś szukać sobie swojej podobizny. Przez wiele lat Gdańsk znajdował się w granicach Prus. Przez jakiś duży czas był też wolnym miastem. Tutaj jest pomnik, ponieważ od 1308, od rzezi gdańskiej do II wojny światowej miasto nie było polskie i pomnik uhonorowuje wszystkich tych, którzy polegli, aby dzisiaj Gdańsk był na terenie Polski po prostu. No i teraz to jest właśnie ta miejscowa, którą wszyscy znają. Wielki kanał tutaj żeglugowy, w oddali most, stary żuraw, jest też napis. Kółko i most, co można go obniżyć, żeby można było przejść na drugą stronę. Muszę naprawdę bardzo mocno przemyśleć, żeby sobie załatwić dzień czy 2 dni w Gdańsku, żeby sobie to wszystko zobaczyć. Pomnik Westerplatte, to warto się na niego wybrać, wtedy jest za mało czasu, żeby się tam chociażby dopłynąć. Z Muzeum Bursztynu, wszystko. Tak to tylko przeglądnąć, tylko zobaczyć tak z zewnątrz, co jest.
bardzo to przemyślał, żeby tutaj jeszcze wrócić. Jak tu ładnie. Wszystkie te kamienice w takim starym, dawnym, klasycznym stylu. A tu wystarczy właśnie wejść jakąś boczną uliczkę, żeby dosłownie zobaczyć coś tak ciekawego. A w ogóle to tu kręcą się wszelkiego rodzaju jubilerzy i wszelkie ozdoby z bursztynu tutaj sprzedają, produkują i w ogóle. Wyobraźcie sobie, jesteście sobie w takim miejscu, musicie odstawić i usunąć wszelką elektronikę obok siebie. Zakładacie jakiś taki 19, 20 wiek po prostu strój, jedziecie jak, nie wiem, dyliżansem czy cokolwiek. No BMW raczej nie. Cały film musiałby być czarno-biały jeszcze w jakąś sepie i wtedy dopiero nabiera uroku to miejsce. No ma swój klimat, no nie powiem, no po prostu ma swój klimat. Wielki, gigantyczny i ekstrema, nieduży silnik główny ze statku Romuald Tragut. Żeby to do czegoś porównać, to mam typowy samochód, nie? Nie, oni chyba teraz się ludzie spieszą, to chyba teraz znowu puszczają do góry kładkę. To możemy nagrać podnoszenie kładki. Dobra, stwierdziłem, że jednak nie będę czekać. Pójdę sobie tam naokoło, bo jeszcze jest jedna większa arteria, którą trzeba zobaczyć. A teraz mamy jedną z głównych arterii, czyli Długi Targ. Oddali jest fontanna Neptuna, a tutaj zabytkowy ratusz. Wszystkim w te wakacje życzę, żeby zawsze mieli polane wodą. Jest taki upał, że zaczyna się nawadniać. Tam w oddali jest budynek zbrojowni, a tutaj jest cały zespół bram miejskich. Wyżynna przed bramie, tam jest brama złota. Dobra, pora się zbierać. Mamy pociąg do Olsztyna 11.59 i oczywiście przyjedzie z opóźnieniem 15 minut z peronu pierwszego. No to będziemy czekać. Do Gdańska na pewno muszę jeszcze wrócić, bo rzeczywiście starówka jest przepiękna. Kawał historii jest do odkrycia. Kręcąc się dalej dookoła Polski, wyruszyłem pociągiem Gryf w kierunku Olsztyna. Zaplanowany odjazd o godzinie 11.59 pociąg zrealizował z 20-minutowym opóźnieniem. Podróż trwała 2 godziny 15 minut. No, dzień dobry, nareszcie, gdy to się Dreadboard wyjechało, no około 2 godziny, jeszcze z opóźnionym pociągiem. Witamy w Olsztynie, dokładnie witamy w Olsztynie, kolejny przystanek tejże podróży Tour de Polonie dookoła Polski. Jesteśmy sobie w Olsztynie i zrobiłem tutaj pierwszą gafę, bo nie wiem jak to się stało, ale planowałem to tak, żeby siatkę miałem na Olsztynie, czy na Olsztynie Zachodnim. Już mogłem pojechać dalej do Głównego. Tak to muszę targać tą teraz i spróbuję się dostać na Główny jakoś i sobie po prostu to schować tą uwagę. Na szczęście mam dużo czasu w Olsztynie, więc może jakoś to wyjdzie z tego. Najwyżej będę jeździć hulajnogami. To jedziemy. 4, 5, 7, 9, 11. 11. Poszło szybko teraz. To jest. Nie, chyba udało się, zobaczmy, co wejdzie. Już naprawdę. Jest! Jak ja mam jakiś niefart po prostu do Olsztyna. Wylądowałem przypadkiem na Olsztynie Zachodnim. Nie wiem w jaki sposób to zorganizowałem rozkład. Olsztyna Zachodniego jest gdzieś do Śródmieścia. Musiałem dojechać na Olsztyn Główny, żeby sobie schować walizkę, bo tak to bym ją targał teraz przez te 2 godziny. No to są skrytki, tylko że skonstruowano dworzec tymczasowy na czas remontu tamtego dworca, który tam się fajnie już wyłania.
No i są skrytki, tylko że skrytki są tylko na gotówkę. A żeby do tego było mało, na bilon. No to musiałem lecieć tu, żeby sobie skonstruować 15 zł w bilonie. Przerwałem nagranie chwilę, bo musiałem wyciągnąć zablokowane 2 złotówki, które tam były. No i ostatecznie, dobra, schowałem to walizkę. Pół godziny w plecy, no jeszcze pół godziny w plecy, jak tutaj ten dojazd na główny. Było jakiś niefart, ale na szczęście się udało. Może mamy mniej więcej 2,5 godziny nawet, żeby zobaczyć to Olsztynie. To lecimy najlepiej jakoś hulajnogą, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Zemsty Olsztyna na mnie ciąg dalszy. Chciałem jechać tylko tramwajem. Muszę czekać na autobus, zauważyłem, że jest. No ale teraz właśnie jedziemy. Dokładnie to samo, jakaś klątwa. Nareszcie dotarłem w rejon Śródmieścia autobusem, więc miejmy nadzieję, że na tym się skończą już wszelkie jakieś fuck-upy. Także start bardzo mocny i bardzo gorący. Myślę, że możemy zacząć teraz już zwiedzanie, ale może najpierw coś zjem i trochę ochłonem. Szczególną uwagę zwracam w Olsztynie na tramwaje ogólnie, bo to jest jeden z najmłodszych systemów tramwajowych w Polsce. I to jest jedyny też system tramwajowy w Polsce, którego stacje końcowe nie są pętlami, tylko są czołowe. Tramwaj sobie przyjeżdża na końcowy przystanek, zmienia czoło i on sobie jedzie dalej. Wszystkie pętle, znaczy to nie są nawet pętle, to są po prostu końcówki. I też te tramwaje są szersze niż takie średnia w Polsce. Dobra, już jestem po jedzeniu. Kuchnia staropolska, bardzo fajna restauracja. Jest tam taka koło Nepomucena. No dobra, zaczynając od rynku, mamy oczywiście stary ratusz, zabytkowy ratusz. Tam jest zegar słoneczny. Zegarek pokazuje którą? 16, czyli chyba dobrze, znaczy 16, no prawie dobrze. No. Tam się już powoli kończy ten zegar, tutaj jak widać są kreski. Fontanny. Jedyne, czego dzisiaj chcemy, a tu jest biblioteka miejska. W Śródmieście to mają całkiem spoko. Takie fajne, taki starodawny stylu, takich jak w mniejszych miastach, tylko trochę wyższe kamienice. Bazylika konkatedralna świętego Jakuba Apostoła. Tutaj. Tu jest takie pozostawione, w sensie pozostawione, zrobione przejście z takim sklepieniem fajnym. Tu kamienica, tu sklepienie. No i dosłownie parę kroków dalej zaczyna się park pod Zamcze. Ogólnie przez miasto przepływa sobie rzeka Łyna. Tu gdzie teraz idę Łynostrada, tak bardziej rowerowo, jakby się chciało. No a rzeczywiście, że muszą być wodotryski. No to tutaj mamy wodotryski, a na samym środku jest dziecko na rybie, czy ryba z dzieckiem. O, też mają ładne wiadukty. Olsztyn prawie mi przypomnieć o Mikołaju Koperniku, obrońcy grodu olsztyńskiego przed na jeźdźcą krzyżackim. Wielki Polak, astronom. Chciałem się wybierać do Torunia, nie wystarczyło mi czasu, ale Olsztyn przypomniał mi o Mikołaju Koperniku. A tutaj znowu wodotryski i jeszcze więcej postaci. To nie są jakieś tam zwykłe postacie, to są jakieś łabędzie może, taniec łabędzi, coś takiego, można by to różnie interpretować. Różne pozy tego łabędzia są. Tutaj skulony, tutaj bardziej wyprostowane skrzydła, tutaj bardziej do góry, tam bardziej donośnie. Różnie, przeróżnie. No. Jeśli chodzi o wiadukty kolejowe, to oni, że tak powiem, dobry przykład od Bolesławca wybierają. Bo oczywiście to w Bolesławcu jest jeden z najbardziej okazałych wiaduktów kolejowych w Polsce. Ale Olsztyn też ma się czym pochwalić. Wysokie to jest wielkie i w ogóle... Nie bój żaby. Pani młoda sobie medytuje. Żeby nie było trwało, to nie wiadomo jak długo. Czas ucieka. Jeszcze godzina mi została. Jest jeszcze drugi taki dawny plac targowy. Tutaj właśnie. A ponieważ są coś przypominającego rybki na chodniku, to w takim razie musi się nazwać to targiem rybnym. Dawnym targiem rybnym. A tutaj mamy wysoką bramę i prowadzi to właśnie tej staru. Oj, niestety spotkała mnie trochę słaba sytuacja. Miałem małą awarię, można by powiedzieć brązową awarię. No podsumowując, reasumując, Olsztyn ładne miasto.
ale jest jakaś dziwna energia, która powoduje, że może lepiej, żebym tu się nie znajdował. Nie, no ładne, pewnie przyjechałbym kolejny raz, ale nie chciałbym, żeby drugi raz takie fuck-upy się zdarzały. No ale miałem nie farta po prostu. Jadę na dworzec i jedziemy dalej, już do Białegostoku. Dobra, jest jedyna ciuchcia, która pojedzie do Białegostoku. Muszę wsiąść, bo inaczej będę czekać do rana. Siadam i nie gadam. Jedziemy stąd. Uciekamy stąd. Przed burzą, dosłownie. Z Pietruszem. Olsztyn to ładne miasto. Ma się czym pochwalić. Ale niestety tym razem nie miałem do niego szczęścia. Początkowo lepiej było wysiąść na dworcu głównym, a nie na zachodnim. Może i z niego jest bliżej do Śródmieścia, ale nie ma tam skrytek bagażowych. Zresztą, z racji budowy nowego dworca głównego, był też tam problem ze skrytkami. A na końcu zwiedzania, ups, brązowa awaria. Nadszedł czas zakończyć tą serię niefortunnych zdarzeń i wyruszyć w kierunku Białegostoku pociągiem Rybak o godzinie 19.12. Podróż trwa aż 4 godziny 4 minuty. Tak długi czas przejazdu wynika m.in. ze zmiany lokomotywy na stacji Ełk. Dwukrotnie było chwilowe zatrzymanie pociągu, ponieważ przez tory przeprowadzano... krowy. Do Białegostoku dojeżdżam bardzo późno, bo o 23.16. Dobra, cały i zdrowy, po 4,5 godzinach jazdy nareszcie dotarłem do Białegostoku. Nie będę tutaj tak dłużej stać, natychmiast zmiatam do hotelu i tam zakończę po prostu dzień. Na Białystok będzie jutro czas. Słuchajcie, moi drodzy, dotarłem sobie właśnie do mojej noclegowni. Tak się składa, że akurat w pobliżu dworca, z racji tego, że przyjechałem tutaj za późno, to musiałem szukać jakiegoś noclegowni najbliższej po prostu. I wiem, że mogę znaleźć jakąś fajniejszą, ale w cenie hotelu w Białymstoku mam dosłownie apartament. Pokój jeden, wersalka, jest wszystko. Jak będę chciał sobie zrobić kiedyś wypad z ziomkami do Białegostoku, to już wiem, gdzie się stołować. Samo dostanie się tutaj, to jest w ogóle, poczułem się przez chwilę jak w grze komputerowej. Dostałem wiadomość na mailu. Żeby wejść, to trzeba wejść do odpowiedniej klatki, wpisać kod. Potem się wszystko otworzy, następnie trzeba czytać dalej, trzeba wiedzieć, na które piętro, numer mieszkania, który jest. I potem obok są schowy, czy do niego też jest kod, który jest w mailu. Dostanie się wtedy klucze, wchodzę normalnie, potem zdaję pokój. I napisać wiadomość, dlatego było napisane całodobowa recepcja, bo tutaj jest dosłownie samoobsługa. Znaczy i tak lepiej tu nic nie ruszać, bo jutro i tak są wyjdą, wychodzę. Nie było trudno dotrzeć, jest na samym dworcu, jest przejście podziemne zrobione, więc raczej bez problemu można było przejść na drugą stronę dworca i sobie dojść do tego apartamentu jednak. A dobra, szkoda czasu, lecę się obmyć, jutro spania, bo jutro Suwałki będą, znaczy Białystok i Suwałki, o. Potem Warszawa, także dobrej nocy.